internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Skansen archeologiczny Karpacka Troja położony jest w Trzcinicy, w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, kilka kilometrów na północny zachód od Jasła, nad doliną rzeki Ropy. Skansen archeologiczny Karpacka Troja to miejsce, które pozwoli odwiedzającym przenieść się o kilka tysięcy lat w przeszłość. Jesteśmy dzisiaj w Trzcinicy, a dokładnie w skansenie Karpackiej Troi. Wraz z nami jest dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, pan Jan Gązarski. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam przybliżyć kalendarium imprez na rok 2013, jaki przygotowaliście państwo dla turystów zwiedzających skansen. W tym roku turystów odwiedzających skansen archeologiczny Karpacka Troja czeka naprawdę wiele atrakcji, w tym atrakcji o wyjątkowym charakterze. Bo co niedziela w sezonie letnim organizujemy różnego rodzaju pokazy i występy od twórców i rzemieślników. Zaś już 1 i 2 czerwca będzie impreza plenerowa, dwudniowa, związana z dawnymi Węgrami, a więc dawni Madziarzy z IX-X wieku przybędą do Trzcinicy prosto z Węgier na koniach, między innymi rozłożą jurty, będą pokazywać rzemiosło i różnego rodzaju inne kategorie życia dawnych Węgrów związanych z walką, z życiem codziennym, z produkcją żywności. Będą też zabawy, różnego rodzaju konkursy. Naprawdę warto zobaczyć dawnych Węgrów, naszych przyjaciół, o których mówimy zawsze, że Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. Najważniejsza impreza, która odbędzie się w tym roku w sezonie letnim w Trzcinicy, to jest 16-19 sierpień, trzeci Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Dwa oblicza to znaczy oblicze z epoki brązu, z początków epoki brązu i drugie oblicze słowiańskie z okresu wczesnego średniowiecza. W tym roku impreza będzie wyjątkowo bogata, ponieważ przybędą do nas Grecy. Grecy prosto spod Troi, odpowiadający chronologicznie temu, co działo się w Troi tej azjatyckiej, anatolijskiej 1600 lat przed narodzeniem Chrystusa. Będą oczywiście także licznie występować Słowianie, wojownicy słowiańscy, rzemieślnicy. Łącznie powinno być obecnych około 300 odtwórców i rzemieślników, a więc będą pokazy rzemiosła, walk, uzbrojenia, no różnych dziedzin i kategorii życia związanych zarówno z początkami epoki brązu nad Morzem Śródziemnym i tutaj w Trzcinicy, ponieważ spotkają się kupcy spod Troi z trzcinicokami żyjącymi tutaj 3,5 tysiąca lat i zostaną mile powitani. Zaś także będą walczyć wojowie trzcinicy z okresu wczesnego średniowiecza z napastnikami różnego rodzaju. No, będzie można także kupić pamiątki wytwarzane przez rzemieślników dawnego rzemiosła i naprawdę będą to same atrakcje, a sam ten wielki Karpacki Festiwal Archeologiczny jest jednym z największych w Polsce i na pewno jednym z najbardziej atrakcyjnych. Potem już we wrześniu, kiedy są Europejskie Dni Dziedzictwa, w ramach tych Europejskich Dni Dziedzictwa 7 września będzie tutaj impreza obrazująca powstanie państwa polskiego. I właśnie przybędzie drużyna Mieszka I, która będzie miała na celu przyłączenie tych ziem do państwa polskiego. A więc dokona tego nie zawsze perswazyjnymi metodami, a jakimi to będziecie mogli państwo właśnie wówczas zobaczyć. Czyli przybyli zwiedzający nie tylko będą mogli obejrzeć, ale także dotknąć, przekonać się na własnej skórze, jak dawniej było. Osobiście będzie można dotknąć tej dawnej przeszłości. Tej przeszłości sprzed tysięcy lat, sprzed przynajmniej ponad tysiące lat. Cofnijmy się jeszcze do ubiegłego roku, 2012. Jakie imprezy cieszyły się największą popularnością, jeżeli chodzi o Karpacką Troję? Na pewno Karpacki Festiwal Archeologiczny, gdzie przybywa bardzo, jest nie tylko wiele pokazów, wiele atrakcji, gdzie przybywa naprawdę wielu rzemieślników, wielu wojów, nie tylko z Polski.
ale także liczni turyści. Jeżeli pogoda dopisuje, to odwiedza nas kilka, a czasami więcej tysięcy turystów z kraju, a nawet zagranicy. Docierają tu turyści, miłośnicy archeologii doświadczalnej ze Słowacji, z Węgier, nawet z Rumunii, a także z Ukrainy i z krajów zachodnich jak Niemcy czy Anglia. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzenia Karpackiej Troi 1 i 2 czerwca, kiedy gościć w niej będą dawni Madziarzy. Jest to także Dzień Dziecka, a więc można tutaj przyjść z całymi rodzinami, z młodzieżą, z dziećmi i oczywiście z dorośli. Będzie wiele atrakcji związanych właśnie z początkami dawnych Węgrów od VIII do X wieku poczynając.